Dzień dobry Państwu. Dzisiejszy temat to kwestia tego, o ilu zmartwychwstaniach uczy nas Słowo Boże, Pismo Święte. I ponieważ moim zdaniem Pismo Święte uczy o dwóch zmartwychwstaniach, to ten dzisiejszy punkt, który chciałbym przedstawić, zatytułowany jest Dwa zmartwychwstania. I Pismo Święte uczy w najbardziej przejrzysty i stanowczy sposób, że wszyscy zmarli powstaną. Czyli ci wszyscy, którzy umarli, których teraz święto zmarłych też jest na dniach, czy już było, to oni któregoś dnia powstaną. Żadna doktryna wiary wynikająca z Pisma Świętego nie opiera się bardziej na dosłownej interpretacji i bezpośredniej interpretacji Pisma Świętego. Ani też żadna inna doktryna nie jest bardziej podstawowa w wierze chrześcijańskiej niż doktryna o zmartwychwstaniu. Wszelkie kombinacje przy doktrynie dotyczącej zmartwychwstania kończą się bardzo źle. Dlatego jest bardzo ważne, abyśmy rozumieli to, co Pismo Święte w tym zakresie wyraźnie ponad wszelką wątpliwość mówi. Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, wtedy i kazanie nasze daremne. Daremna też jest wiara wasza. Jesteście dalej w swoich grzechach. 1 Koryntian 15, rozdział 13-15. Jest to bardzo istotne, aby zauważyć, że Pismo Święte nie uczy, że wszyscy umarli, zmartwychwstaną w jednym momencie. To jest bardzo błędne założenie. Częściowo zmartwychwstanie świętych już się zaczęło, już się rozpoczęło. Czyli częściowo zmartwychwstanie świętych już zaszło. Czytamy o tym w Mateusza 27:52. I groby się otworzyły. I wiele ciał świętych, którzy zasnęli, zostało wzbudzonych. I wyszli z grobów po Jego zmartwychwstaniu, po zmartwychwstaniu Pana Jezusa. I weszli do świętego miasta i ukazali się wielu. Tak mówi Ewangelia Mateusza, 27 rozdział, 52 do 53 wersetu. Dwa zmartwychwstania zatem różnią się od tego zmartwychwstania względem czasu oraz względem tego, kto będzie przedmiotem wzbudzenia zmartwych. I oba zmartwychwstania, o których dzisiaj mówię, są jeszcze przyszłością. Odróżniane są przez takie sformułowania jak powstanie do życia i powstanie potępienia oraz zmartwychwstanie sprawiedliwych. Łukasza 14:14. To jest pierwsze miejsce, które właśnie mówi o tym. I będziesz błogosławiony, bo nie mają ci czym odpłacić. Odpłatę bowiem będziesz miał przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Czyli jest coś takiego jak zmartwychwstanie sprawiedliwych. I Dzieje Apostolskie 24:15. Dzieje Apostolskie 24:15. Pokładając Bogu nadzieję, która również im samym przyświeca, że nastąpi zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Czyli widzimy, jest to oddzielone. Oto niektóre fragmenty ze Słowa Bożego potwierdzające te spostrzeżenia dotyczące tego ważnego tematu. Pierwsze miejsce to jest Jana, 5 rozdział 28-29. Jana 5:28-29. Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego i wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia,
a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd. Zatem widzimy, że nie dziwcie się temu, gdyż godzina nadchodzi, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego i wyjdą ci, co dobrze czynili, na powstanie do życia, a inni, którzy źle czynili, na powstanie potępienia. Tak są tutaj wyraźnie słowa użyte. Jeżeli ktoś zwracałby uwagę na to, że słowo godzina, no zazwyczaj jest krótka, może sugerować równoczesność zmartwychwstania tych dwóch grup, to można wtedy takiej osobie pokazać, że godzina z wiersza 25 trwa już 1900 lat. Czyli jeżeli widzimy, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, zbliża się godzina, owszem już nadeszła, kiedy umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, co usłyszą, żyć będą. Czyli jednoznacznie widzimy, że ta godzina z wiersza 25 trwa już 1900 lat. Możemy to także porównać z słowem dzień użytym w 2 Piotra, 3 rozdział, 8 werset. Niech to jedno. Umiłowani, nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. To są słowa z 2 Piotra 3,8. 2 Koryntian 6,2. Mówi o takich słowach. Mówi bowiem, w czasie łaski wysłuchałem cię, a w dniu zbawienia pomogłem ci. Oto teraz czas łaski. Oto teraz dzień zbawienia. Czyli widzimy jednoznacznie, że jest tutaj mowa o czasie łaski, który trwa bardzo długo. Słowo godzina jest tu użyta. Jana 8,56. Kolejne świadectwo. 8,56. Abraham, ojciec wasz, cieszył się, że miał oglądać dzień mój i oglądał i radował się. Więc jak widzimy w Jana 8,56, Abraham, ojciec wasz, cieszył się, że miał oglądać dzień mój i oglądał i radował się. Dzień tutaj jest ewidentnie więcej, dłuższy niż... Jest to ujęcie jednodniowe. Ten dzień trwa bardzo długo. Lecz gdy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych, ślepych i będziesz błogosławiony, bo nie mają ci czym odpłacić. Odpłatę bowiem będziesz miał przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Łukasza 14 rozdział od 13 do 14 wersetu. Jednoznacznie tutaj widzimy, że jest tutaj przedstawione to, że będzie zmartwychwstanie sprawiedliwych jako taki okres, który, czy ten punkt czasowy, ale nie w jednym momencie. Bo dzień tutaj widzimy, że jest przedstawiony jako okres dłuższy niż 24 godziny. W tym fragmencie z Łukasza 14,13 mówi Pan Jezus o pierwszym zmartwychwstaniu tylko. Czyli 15 rozdział pierwszego listu do Koryntian już zawiera takie rozróżnienie między pierwszym zmartwychwstaniem a drugim zmartwychwstaniem. I tutaj 1 Koryntian, 15 rozdział. Dwudziesty drugi werset. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. A każdy w swoim porządku, jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia.
Czyli widzimy wyraźnie, że jest to tutaj, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia podkreślone. Którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. I dalej. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli. To już jest słowo z pierwszego Tesaloniczan. Pierwszy Tesaloniczan. 4:13. A nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. Widzimy wyraźnie. I dalej. A to mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan nadany rozkaz na głos Archanioła i Trąby Bożej wstąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Czyli widzimy jednoznacznie, że jest to tutaj przedstawione, że powstanie do życia, powstanie sprawiedliwych, powstanie tych, co umarli w Chrystusie, jest tym właśnie tym zmartwychwstaniem, o którym mówił apostoł Paweł, między innymi w liście do Filipian, 3:11. List do Filipian, 3:11. Aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. I tutaj jest taka uwaga. W greckim tekście istnieje rozróżnienie między powstaniem z martwych, a powstaniem z pomiędzy martwych. My tego w brytyjce albo w innych tłumaczeniach niestety nie mamy. Czyli czym innym jest powstaniem martwych, a innym powstaniem z pomiędzy martwych. To wyrażenie z Filipian 3:11, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania, sugeruje, że pozostali umarli dalej pozostaną w grobach. Czyli tylko powstanie apostoł Paweł i inni, którzy razem z nim będą wtedy powstawać, czyli wierzący w Chrystusa, a inni w grobach zostaną. Jeśli apostoł miałby mieć na myśli powstanie wszystkich zmarłych, to jak mógłby mówić o osiągnięciu go w jakiś sposób, jeśli na pewno by go to nie ominęło, przecież wszyscy by wtedy zmartwychwstali. Więc widać ewidentnie, że apostoł Paweł tutaj chciałby po prostu wyróżnionej grupie być zmartwychwstały. Jeszcze mamy takie miejsce z objawienia, 20 rozdział objawienia. I w tym 20 rozdziale objawienia, 4-6, widziałem trony i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu. Widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi Jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją, ci ożyli i panowali z Chrystusem przez 1000 lat. Inni umarli nie ożyli, aż się dopełniło 1000 lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Widzimy wyraźnie nazwane to tutaj jest pierwszym zmartwychwstaniem. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nim druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez 1000 lat. To pokazuje jednoznacznie, że objawienie to jest po prostu inna nazwa na słowo wyjaśnienie. Bo objawienie to nie jest jakaś zagmatwana księga. To jest księga, która jednoznacznie pokazuje i wyjaśnia wiele rzeczy w bardzo prosty sposób. Tutaj jest właśnie ten termin pierwsze zmartwychwstanie. Tak samo jak termin druga śmierć, które tam pada, to no, pierwsza śmierć jest w Efezjan. I my umarliśmy w grzechach i upadkach, w których chodziliśmy według mody tego świata.
a więc żyło jeszcze ciało, ale nie żyły już tutaj osoby duchowo i to była pierwsza śmierć. Pierwsza śmierć, czyli Adam zjadł z owocu, jego ciało jeszcze żyło prawie 1000 lat. Ale jeśli chodzi o kwestię duchową, to on już umarł w momencie zerwania tego jabłka. Czyli widać wyraźnie, znaczy nie jabłka, jabłko jako nie owoc danego rodzaju, tylko jabłko jako owoc po prostu. Tak jak jest jabłko granatu. Nie rozstrzygam, czy chodzi o jabłko w sensie z jabłoni. Zatem chodzi o owoc, a nie o jabłko z drzewa, które znamy jako jabłoń. I tutaj widzimy w tym objawieniu 20 od 4 do 6. Znowu są wyraźne te dwa zmartwychwstania. Są wspomniane one razem z ważnym odstępem czasu pomiędzy zmartwychwstaniem zbawionych i niezbawionych. To są dwa różne wydarzenia. Dwa zmartwychwstania. I jeszcze mamy objawienie tutaj 4-6 takie podkreślenia. Ci ożyli, inni umarli. Pierwsze zmartwychwstanie. I tutaj widzimy, że te grupy są rozdzielone. Wersety 12 do 13 tego rozdziału z objawienia. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali. Również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali. I byli osądzeni każdy według uczynków swoich. I śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego. Owo jezioro ogniste to druga śmierć. Te wersety 13 i 12 pokazują jeszcze 12 werset. I widziałem umarłych wielkich i małych stojących przed tronem. I księgi zostały otwarte, również inna księga została, księga żywota została otwarta. I osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było zapisane w księgach. Czyli widzimy, te wersety pokazują nam powstanie tych umarłych. Na potępienie to są ci ludzie, którzy umarli po raz pierwszy popełniając grzech, bo jest napisane, że w Efezjan, przytoczę ten fragment. I to jest pierwsza śmierć opisana w Efezjan, Efezjan drugi rozdział. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała. Czyli to życie w pożądliwościach ciała apostoł Paweł tu nazywa śmiercią pierwszą. Tak? Czyli umarli przez upadki i grzechy. Śmierć pierwsza. A śmierć druga to jest, gdy umiera ci ciało i oczekujesz na wrzucenie w wieczny ogień, jeśli jesteś niepojednany. Albo jeżeli chrześcijanin umiera mu ciało, to on tylko zasypia i on czeka na powstanie z martwych spośród umarłych. Dlatego są to dwie różne kategorie, tak? Świadectwo Pisma Świętego jasno uczy, że ciała wierzących będą wzbudzone spośród ciał niewierzących i pochwycone zostaną na spotkanie Pana 1000 lat przed wzbudzeniem niewierzących na potępienie. I tutaj jest to bardzo ważne rozróżnienie, czyli najpierw będą wzbudzeni wierzący, chrześcijanie, którzy zasnęli w prochu, a nie umarli, mówiąc, oczywiście tak na co dzień po ludzku mówimy, że umarli, ale to nie jest tak. On zasnął w Panu, taki człowiek, który był wierzący. Ale to Pan Jezus wie, kto zasnął w Panu, a nie inny człowiek. Inny człowiek się może tylko domyślać, bo nikt z nas nie ma rentgena duchowego. I trzeba tutaj zaznaczyć, że nauka biblijna o zmartwychwstaniach dotyczy tylko ciał tych, którzy zasnęli albo zmarli, albowiem jasno uczy Słowo Boże, że bezcielesne dusze natychmiast dostąpią radości z przebywania razem z Panem albo
cierpień z kolei dla niezbawionych w oddaleniu od Pana. I tutaj na przykład taki fragment z Filipian może. Tak, Filipian pierwszy rozdział najpierw przeczytajmy, 23 werset. Filipian, pierwszy rozdział, 23 werset. Albowiem jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Widać, że apostoł Paweł był gotów opuścić tutaj ten ziemski padł po to, żeby być z Chrystusem, bo od razu każdy wierzący, który zaśnie w Panu, od razu jest z Chrystusem. Czyli jest to bardzo ważna, błogosławiona sprawa. I jeszcze może drugi Koryntian 5:8. Drugi Koryntian 5:8. Jesteśmy więc pełni ufności, wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Czyli widzimy, że wyjście z ciała dla wierzącego jest po prostu zamieszkaniem u Pana. Tak? I nawet 5:1 tego drugiego Koryntian mówi, wiemy, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie. O co chodzi? Chodzi o ciało, to jest namiot. Nie ubranie, tylko to, co jest pod ubraniem, jest namiotem dla mojej duszy. I moja dusza jest nieśmiertelna oczywiście, bo śmierć ciała nie narusza życia duszy. I na przykład jeszcze no, takie znane miejsce z Łukasza, 16 rozdział. Ono też tutaj pokazuje nam, co się dzieje z wierzącym Łazarzem i z niewierzącym bogaczem. Czyli 16:22. I stało się, że umarł żebrak i zanieśli go aniołowie na łono Abrahamowe. Czyli widać wyraźnie, że był z Chrystusem. Umarł też bogacz i został pochowany. Czyli widać ciało bogacza po prostu zostało pochowane. A gdy w krainie umarłych ten bogacz cierpiał męki i podniósł oczy swoje, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. Czyli widzimy, że Abraham i Łazarz byli przytuleni do siebie, a bogacz widział to z daleka. Więc tutaj jest to bardzo istotna kwestia, żeby to rozumieć, że śmierć ciała nie narusza w żaden sposób życia duszy. Czyli duszy zabić się nie da, jak mówi Mateusza, 10 rozdział, 28 werset. Duszy zabić się nie da. Dlatego podsumowując, możemy powiedzieć, że przyjęte ogólnie w dawniejszych stuleciach i dziś też bardzo szeroko rozpowszechnione przez Filetosa i Hermogenesa twierdzenie, że nastąpi tylko jedno zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych, w jednym momencie jest sprzeczne z Pismem Świętym. I to jest widoczne choćby na tym, co już powiedziałem dzisiaj, ale to jest bardzo ważne zagadnienie i dlatego jeszcze parę takich miejsc, które myślę, że mogą nam tu pomóc. Przede wszystkim weźmy pod uwagę różnicę pomiędzy wyrażeniem z martwych powstanie, na przykład Dzieje Apostolskie 4:2, Dzieje 4 rozdział. Drugi werset. Oburzeni, iż nauczają lud i zwiastują zmartwychwstanie w Jezusie. To jest powstanie z martwych powstanie. Albo Łukasza 20:35. Łukasza 20:35. Lecz ci, którzy zostają uznani za godnych dostąpienia tamtego świata i zmartwychwstania, ani się nie żenią, ani za mąż nie wychodzą. Czyli tutaj jest termin powstania zmartwych spośród innych umarłych. Powstania spośród innych umarłych. Albo Filipian 3:11, o którym przed chwilką jeszcze mówiłem. Chwilkę. Efezjan, Filipian 3:11. Abym dostąpił powstania zmartwychwstania. Tak jak Paweł powiedział,
żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania, czyli z martwych powstanie. Czyli powstanie z pomiędzy innych martwych. A inny termin, zmartwychwstanie zmarłych, to jest inny termin. I jest to oczywiste, że te dwa wyrażenia nie mogą oznaczać jednego i tego samego. Wyrażenie zmartwychwstanie zmarłych oznacza zmartwychwstanie wszystkich zmarłych, a w sensie ściślejszym zmartwychwstanie duchowo umarłych. Czyli z martwych powstanie dla kontrastu, czyli powstanie z martwych pośród martwych powstanie, przedstawia natomiast tylko część, nie cały zakres zmartwychwstania zmarłych. Już samo wyrażanie się po prostu w taki niedokładny sposób robi tu wiele szkody. Ja sam temu jestem winien często, ale tutaj trzeba na to kłaść bardzo duży nacisk. I już samo wyrażenie zmartwych wyraźnie wskazuje na to, że podczas gdy wszyscy znajdować się będą w grobach, niektórzy spośród tych, którzy znajdują się w grobach, zmartwychwstaną. Tak się stało właśnie z Panem Jezusem Chrystusem. Powstał z martwych. I to 1 Koryntian 15:12 o tym mówi. 1 Koryntian 15:12. A jeśli się o Chrystusie opowiada, że został z martwych zbudzony, jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma? I to wyraźnie widać, że tak się też stanie ze świętymi. I to mówi Łukasza 20:35. Łukasza 20:35. Łukasza 20:35. Łukasza 20:35. I tutaj Łukasza 20:35. To jest Łukasza, rozdział 20, 35. Lecz ci, którzy zostaną uznani za godnych dostąpienia tamtego świata i zmartwychwstania, ani się nie żenią, ani za mąż nie wychodzą. Czyli wyraźnie widzimy, że tak się stanie ze świętymi. I zwróćmy się teraz może do takiego fragmentu dosyć dokładniej mówiącego o zmartwychwstaniu, czyli 1 Koryntian 15, rozdział od 1 do 28. 1 Koryntian 15, od 1 do 28. A przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie, i przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem. Chyba że nadaremnie uwierzyliście. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według pism i że został pogrzebany i że dnia trzeciego został zmartwychwzbudzony według pism i że ukazał się Kefasowi, potem 12, potem ukazał się więcej niż 500 braciom naraz, z których większość dotychczas żyje, niektórzy zaś zasnęli. Potem ukazał się Jakubowi, następnie wszystkim apostołom, a w końcu po wszystkich ukazał się i mnie jako poronionemu płodowi. Ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godzien nazywać się apostołem, gdyż prześladowałem Kościół Boży. Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska Jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem. Wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Czy więc ja, czy oni, to samo opowiadamy. I tak uwierzyliście. A jeśli się o Chrystusie opowiada, że został zmartwychwzbudzony, jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma? Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, wtedy i kazanie nasze daremne, daremna też wasza wiara. Wówczas też byliśmy fałszywymi świadkami Bożymi, bo świadczyliśmy o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził, skoro umarli nie bywają wzbudzeni.
Jeśli bowiem umarli nie bywają wzbudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza. Jesteście jeszcze w swoich grzechach. Zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni, a każdy w swoim porządku, jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. Potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc, bo On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje, a jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Wszystko bowiem poddał pod stopy Jego. Gdy zaś mówi, że wszystko zostało poddane, rozumie się, że oprócz tego, który mu wszystko poddał, a gdy mu wszystko zostanie poddane, wtedy też i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkim. Cóż wtedy uczynią ci, którzy się dają chrzcić za umarłych? Więc widzimy te wersety od 1 do 28 z 1 Koryntian 15 rozdział. Już wówczas istnieli w łonie zboru korynckiego fałszywi nauczyciele, którzy przeczyli zmartwychwstaniu zmarłych. Oni, nawet jest o nich powiedziane, niektórzy z was Boga nie znają, ku zawstydzeniu waszemu to mówię, tak powiedział apostoł Paweł. W wymienionym rozdziale 15 pierwszego listu do Koryntian Paweł, apostoł, wykazuje w sposób niezbity, że z pewnością nastąpi zmartwychwstanie zmarłych. Najpierw przytacza kilka niezaprzeczalnych dowodów zmartwychwstania Pana Jezusa. To widzieliśmy w wersetach od 1 do 11. Dowody, którym nikt, także owi fałszywi nauczyciele, nie mogli się przeciwstawić. Jeśli Chrystus zmartwychwstał, co widzieliśmy w tych fragmentach, musi istnieć zmartwychwstanie zmarłych. I to widzimy w wersetach 12 do 19. I zmartwychwstanie jednego człowieka, i to rzeczywiście zmarłego, dowodzi zmartwychwstania wszystkich zmarłych. Kończąc dowodzenie na wersecie 29, który tutaj zacząłem, cóż wtedy uczynią ci, którzy się dają chrzcić za umarłych, jeśli umarli w ogóle nie bywają zbudzeni, to po cóż się dają chrzcić za nich? Daje nam w międzywierszu od 20 do 28 ogólne zestawienie wydarzeń mających związek ze zmartwychwstaniem. I tutaj apostoł Paweł rozpoczyna prostymi, lecz tak pełnymi po prostu treści słowami: ale Chrystus z martwych wzbudzony został. Stał się pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Cóż z tych słów wynika? To jest jednoznaczne, że jeśli Chrystus zmartwychwstały jest pierwiastkiem, tak, czyli takim pierwszym tych, którzy zasnęli, to i ci śpiący muszą na równi z nim z martwych powstać. I tutaj muszą, tak jak Pan Jezus Chrystus, opuścić nie tylko śmierć, ale i umarłych. Prawda ta jeszcze dokładniej zostanie nam widoczna, jeżeli popatrzymy na werset 23, a każdy w swoim porządku, jako pierwszy Chrystus, potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. Czyli każdy zaś w swoim porządku. Pierwiastek Chrystus, a potem ci, co są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. Są to słowa bardzo ważne, godne uwagi naszej. Na Chrystusie dokonało się pierwsze zmartwychwstanie, powstanie z umarłych. Owszem, już przed zmartwychwstaniem Jezusa byli wzbudzani zmarli, zarówno w Starym Testamencie, jak i podczas wędrówki
Pana Jezusa po ziemi, lecz były to wskrzeszenia zupełnie innego rodzaju. To było całkowicie co innego. Wtedy dusze zmarłych powracały w te same ciała, które opuściły, by znów po pewnym czasie, jak przed śmiercią, żyć na ziemi i umrzeć, no w sensie, że ciało znowu im umarło po raz drugi. Zmartwychwstanie zaś Pana Jezusa jest zupełnie inne. Było przeciwnie, zapoczątkowaniem zupełnie nowego stanu, nowego stworzenia. To jest całkowicie inna kwestia, dlatego 5 rozdział 2 listu do Koryntian mówi o tym nowym stworzeniu. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Więc zmartwychwstanie Pana Jezusa jest zapoczątkowaniem zupełnie nowego stanu, czyli tego, co nazywamy nowym stworzeniem. Dlatego też nazywany on jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli, a wszyscy jego prawdziwi wyznawcy za jego przybyciem, podobnie jak on, powstaną z martwych w nowym, chwalebnym, uwielbionym ciele, by odtąd wiecznie z nim przebywać. I słowo pierwiastek, no jeżeli ktoś zna matematykę, to wie, że tam jest na przykład pierwiastek z 4 to jest 2. Pierwiastek 2. To znaczy, że 2 razy 2 dało liczbę 4, tak? Albo pierwiastek z 1 to jest 1, bo 1 razy 1 dało nam wynik 1. Albo pierwiastek z 9 to jest 3, bo 3 razy 3 dało 9, tak? Więc Chrystus jest tutaj mocą zamieszkałego w nim życia, tak? Bo to widzimy, żeby wyjaśnić, o co chodzi, to Jana 2 rozdział otwórzmy. Tam wyraźnie Pan Jezus mówi, dziewiętnasty werset. Jezus odpowiadając, rzekł im, zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. Na to Żydzi, 46 lat budowano tę świątynię, a ty w 3 dni chcesz ją odbudować? Ale on mówił o świątyni ciała swego. Gdy więc został wzbudzony z martwych, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to mówił i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Czyli widzimy, że Pan Jezus sam odbudował tę świątynię, a więc mówiąc wprost, on sam siebie wzbudził z martwych. Tak? Chrystus mocą zamieszkałego w nim życia pokonał śmierć. My, ale też jest takie, że kładę swoje życie, aby je znowu wziąć. Pan Jezus miał pełną kontrolę nad tym, żeby to życie położyć swoje i z powrotem sam je wziął. Więc jeśli mówimy, uwierz Pana Jezusa, będziesz zbawiony i łączymy to z Rzymian 10:9, bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz, Bóg wzbudził Go z martwych, to nie dotyczy jedynie Ojca, ale dotyczy całej Trójcy Świętej, Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego, bo również Pan Jezus Chrystus położył życie, aby je znowu wziąć, tak? Bóg Ojciec wskrzesił Pana Jezusa i też wiemy, że Duch Święty wskrzesił Pana Jezusa z martwych. Więc cała Trójca była w to zaangażowana, każda z osób Bożych. Więc jeśli teraz Chrystus mocą zamieszkałego w nim życia pokonał śmierć, to my tylko korzystamy z tego zwycięstwa. On słusznie nosi nazwę pierwiastek, bo jako taki powstał spośród umarłych. Pierwiastek Chrystus, potem ci, co są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia, tak mówi 15 rozdział 1 listu do Koryntian. I niesłuszne byłoby wyciąganie z tych słów wniosku, że wszyscy, co są Chrystusowi, razem zmartwychwstanią. To nie jest słuszne. Niesłuszne byłoby wyciąganie z tych słów wniosku, że wszyscy, co są Chrystusowi, razem zmartwychwstaną. To jest nadużycie. Wyrażenie Jego przyjście obejmuje tu cały czasokres od Jego pierwszego przyjścia celem zabrania oblubienicy, aż do objawienia się z nią w chwale. To musimy dobrze rozumieć. I skoro wyrażenie
Jego przyjście obejmuje tu cały czasokres od jego pierwszego przyjścia celem zabrania oblubienicy, aż do objawienia się z tą oblubienicą w chwale, to możemy stąd wiedzieć, że pierwsze zmartwychwstanie dokona się w różnych okresach. I tak, objawienie 20 rozdział podaje nam, że dopiero po przyjściu Pana ze swoją małżonką z nieba i związaniu diabła na 1000 lat, zabici podczas sądów wierzący powstaną z umarłych. Wszyscy, którzy do owych czasów zmarli w Chrystusie, będą wzbudzeni, gdy Pan ukaże się w powietrzu. Lecz ci wierzący, którzy w czasie sądu śmierć męczeńską poniosą i z racji owego niezachwianego świadectwa zmartwychwstaną dopiero za Jego zstąpieniem na ziemię, czyli w czasie, jak Pan Jezus przyjdzie ustanowić na ziemi nowe przymierze, wtedy Pan Jezus przyjdzie razem z małżonką i wtedy ci wierzący z okresu ucisku zmartwychwstaną. To jest właśnie bardzo ważne, żebyśmy to wiedzieli. I obie te grupy wierzących należą, jak Pan i Zbawiciel nasz określił, do pierwszego zmartwychwstania. To nie jest coś odrębnego. A potem koniec. Czytaliśmy w 1 Koryntian 15 rozdział. Jaki koniec? Oddanie całej władzy i panowania ze strony Chrystusa w ręce Ojca. Aby Bóg był wszystkim we wszystkich, werset 28. A gdy mu wszystko zostanie poddane, wtedy też i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkim. Czy koniec nastąpi bezpośrednio po przyjściu Chrystusa? Nie, ponieważ pomiędzy zmartwychwstaniem wierzących a końcem Chrystus mówi o 1000-letnim panowaniu, czyli Chrystus musi panować jako król. A potem koniec, gdy odda królestwo Bogu i Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność i wszelką władzę i moc, bo On musi panować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod nogi Jego. A jako ostatni nieprzyjaciel, bo tak jest to określone w Słowie Bożym, jako ostatni nieprzyjaciel, będzie zniszczona śmierć. Są to wyraźne i stanowcze słowa Pisma Świętego. Chrystus po wskrzeszeniu z umarłych i pojednaniu ze sobą wszystkich swoich wierzących panować będzie jako król. Wszyscy nieprzyjaciele upadną do jego nóg i ostatecznie zniszczą także śmierć, ostatniego wroga. Przez wywiedzenie wszystkich zmarłych, to znaczy wszystkich nienależących do pierwszego zmartwychwstania z grobów. W ten sposób ta śmierć zostanie zniszczona. Wtedy przyjdzie wspaniały koniec. Nowe niebiosa i nowa ziemia, w których zamieszka sprawiedliwość. I nie będzie tylko panować sprawiedliwość, ale tam będzie mieszkać, bo w tysiącleciu sprawiedliwość będzie panować. To jest różnica, panować a mieszkać. A z kolei drugi Piotra mówi o nowej ziemi i nowym niebie, że tam będzie mieszkać sprawiedliwość, czyli drugi Piotra 3,13. My oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. I wieczny pokój, a Bóg będzie wszystkim we wszystkich. Musimy jeszcze chwilę poświęcić tutaj 20 rozdziałowi objawienia. Czytamy tam, że po przystąpieniu niebiańskich świętych do panowania z Chrystusem i po wskrzeszeniu z sądów, do wskrzeszeniu w czasie sądów wiernych, to insi z umarłych nie ożyli. To jest 20 rozdział, 5-6 werset. Inni umarli, nie ożyli, aż się dopełniło 1000 lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu, nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez 1000 lat. Czyli jeżeli byśmy popatrzyli na ten tekst,
to widzimy wyraźnie, insi z umarłych nie ożyli, ażby się skończyło 1000 lat, czyli do czasu, aż się skończy 1000 lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Tu wyraźnie to słowo pada. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Czyli nie da się tego z niczym pomylić. Pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty, który ma część w pierwszym zmartwychwstaniu. Wyraźnie jest to nazwane. Jeśli ktoś twierdzi, że nie ma pierwszego zmartwychwstania oddzielającego, odróżniającego się od drugiego zmartwychwstania, no to tutaj musi coś z tym wersetem zrobić. A nie da się nic z tym zrobić, jak tylko przyjąć, że Słowo Boże mówi prawdę. Albowiem nad tymi druga śmierć mocy nie ma. Nad chrześcijanami druga śmierć mocy nie ma, tym, którzy uwierzyli w Pana Jezusa. Ale będą kapłanami bożymi i chrystusowymi i będą z Nim królować 1000 lat. I tutaj w tych słowach jest wyraźnie powiedziane i te słowa nie da się ich z niczym innym pomylić. Są to niedwuznaczne słowa, że nastąpi pierwsze i drugie zmartwychwstanie. Pierwsze zmartwychwstanie jest, jak to jasno już przedstawiłem dzisiaj, powstaniem z umarłych, gdyż pozostali z umarłych nie ożyli. Obejmuje ono wszystkich chrystusowych świętych w różnych okresach. Wszyscy wierni, którzy zmarli od początku świata aż do założenia 1000-letniego królestwa, czyli Nowego Przymierza, bo Nowe Przymierze nazywane jest w objawieniu 1000-letnim królestwem, należą do pierwszego zmartwychwstania. Zmartwychwstanie oto zajdzie przed założeniem, względnie na samym początku założenia 1000-letniego królestwa. Gdy jednak przeminie 1000 lat, wszyscy znajdujący się w grobach zostaną wzbudzeni przez Jezusa. Tak? Czyli w tym momencie jest to bardzo ważne, że oni będą wzbudzeni przez Jezusa i staną przed sądem tronu. Nazywamy to sądem białego tronu czasami, albo sądem ostatecznym. I tutaj mamy to opisane w objawieniu 11 do 14 wersetu z 20 rozdziału. I widziałem wielki biały tron, stąd nazwa sąd białego tronu, i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem uciekła ziemia i niebo i miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem i księgi zostały otwarte, również inna księga. Księga życia została otwarta i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich. I śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego. Owo jezioro ogniste to druga śmierć. I jeśli ktoś nie był zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognistego. Czyli tu mamy drugie zmartwychwstanie opisane. I to drugie zmartwychwstanie jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, że istnieje. I chociaż wyrażenie pierwsze zmartwychwstanie spotyka się tylko w objawieniu 20, dlatego mówię, że to jest księga wyjaśniająca rzeczy, które mogą być gdzieś zagmatwane, to w objawieniu mamy to wyjaśnione wtedy. To jest objawienie, czyli wreszcie ujawnienie, wyciągnięcie na światło to, czego nie rozumieliśmy. Jeśli czegoś nie rozumiesz z Nowego Testamentu, zajrzyj do objawienia, tam staje się wszystko jasne i oczywiste, o co chodzi. Więc chociaż wyrażenie pierwsze zmartwychwstanie spotyka się tylko właśnie w tej książce objawienia, nie jest to jednak jedyne miejsce, z którego jest mowa o dwóch różnych zmartwychwstaniach. Już w liście pierwszym do Koryntian, 15 rozdział, widzieliśmy o tym wzmianki. Są jeszcze inne miejsca w Piśmie Świętym zawierające tę prawdę. Na przykład Łukasza 14:14. To jest takie miejsce. I będziesz błogosławiony, bo nie mają ci czym odpłacić odpłatę, bowiem będziesz miał przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Czyli widać, że Pan Jezus tu mówi o pierwszym zmartwychwstaniu. Będziesz błogosławiony, gdyż nie mają ci czym odpłacić
odpłaconym ci bowiem będzie przy zmartwychwstaniu sprawiedliwym. W wyrażeniu zmartwychwstanie sprawiedliwych no nie mielibyśmy żadnego sensu, jeżeli nie byłoby też zmartwychwstania niesprawiedliwych, tak? Czyli w wyrażeniu zmartwychwstanie sprawiedliwych nie miałoby sensu, gdyby nie miało ono oznaczać szczególnego, odrębnego zjawiska, różnego od zmartwychwstania niesprawiedliwych, czyli bezbożnych. Albo Łukasza 20:35 jest też taki fragment. Łukasza 20:35. Lecz ci, którzy zostaną uznani za godnych dostąpienia tamtego świata i zmartwychwstania, ani się nie żenią, ani za mąż nie wychodzą, gdyż już nie mogą umrzeć. Są bowiem równi aniołom, a jako uczestnicy zmartwychwstania są synami Bożymi. Tak? Czyli powtarzając te słowa, parafrazując, ale ci, którzy są godni dostąpić onego wieku, tego wieku, i powstać z martwych, ani się żenić, ani za mąż wychodzić nie będą, bowiem umierać więcej nie będą mogli, bo będą równi aniołom i będą synami Bożymi, gdyż są synami zmartwychwstania. Nie można tu również myśleć o wspólnym zmartwychwstaniu wszystkich zmarłych, jak widzieliśmy, no bo po pierwsze jest to powstanie z umarłych, a po drugie powstaną tylko ci, którzy godni będą dostąpić onego wieku, a po trzecie ci nieliczni równi będą aniołom, synami Bożymi będą, gdyż są synami zmartwychwstania, podobnie jak Jezus Chrystus sam przez zmartwychwstanie okazał się możnie Synem Bożym, co czytaliśmy w Rzymian 1:4, tak? Pierwszy rozdział, początek listu do Rzymian 1:4. Który według Ducha Uświęcenia został ustanowiony albo ujawniony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie o Jezusie Chrystusie Panu naszym. Okazał się możnie Synem Bożym. Jest więc zupełnie niemożliwe wnioskowanie z tych słów o jednokrotnym, powszechnym zmartwychwstaniu. Dowodzą one czegoś wręcz przeciwnego. W końcu też jeszcze ten Filipian 3:11, który dzisiaj już kilka razy czytaliśmy, apostoł Paweł mówi, czy jakim sposobem nie dostąpię powstania z umarłych. Jakże mógłby apostoł tak mówić, gdyby istniało tylko jedno zmartwychwstanie, którego wszyscy sprawiedliwi czy niesprawiedliwi mieliby dostąpić? Nie potrzeba by wtedy, tak jak on tutaj z troską się zastanawia, po prostu takich jakichś starań. No więc jakże mógłby apostoł tak mówić, gdyby istniało tylko jedno zmartwychwstanie, którego wszyscy sprawiedliwi czy niesprawiedliwi mieliby dostąpić? Nie potrzeba by wtedy tak poważnych usiłowań z jego strony. Następnie bardzo ważnym dla naszego zagadnienia jest miejsce z Ewangelii Jana 5:19. To jest jeszcze fragment, który myślę, że warto, żebyśmy mu się przyjrzeli. 5:19. Wtedy Jezus odezwał się i rzekł im, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie może Syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni, co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje mu wszystko, co sam czyni i ukaże mu jeszcze większe dzieła niż te, abyście się dziwili. Albowiem jak Ojciec wzbudza z martwych i ożywia, taki Syn ożywia tych, których chce. Czyli tutaj widzimy, jest to bardzo mocne stwierdzenie Pana Jezusa. I to jest Jana 5:19. Ponieważ często przytaczanym była jako dość silny dowód powszechnego zmartwychwstania ten fragment, no więc przyjrzyjmy się temu bliżej. Pan Jezus oskarżony jest tutaj przez Żydów o bluźnierstwo za to, że się sam nazwał Synem Bożym. I Pan Jezus tutaj usprawiedliwia się, mówiąc, że Ojciec dał Synowi moc czynienia wszystkiego, co sam czyni. Ojciec i Syn są jednym.
jest wolą Ojca, by wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Z dwóch powodów należy się Synowi cześć. Po pierwsze, Pan Jezus wzbudza umarłych. Po drugie, Pan Jezus sądzi i tak jak Ojciec wzbudza umarłych i ożywia, taki Syn, których chce ożywia. To widzieliśmy w 21 wersecie. Albowiem jak Ojciec wzbudza zmartwych i ożywia, taki Syn ożywia tych, których chce. Czyli jest tutaj wyraźnie powiedziane. Jest to pierwszy dowód Jego boskiej władzy. Daje życie i daje je komu chce. Lecz jako uczłowieczony Syn Boży zostaje przez ludzi zbezczeszczony, niepoznany i odrzucony, dlatego dany mu jest cały sąd, bo Ojciec nikogo nie sądzi, lecz cały sąd oddał Synowi, by wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Skoro dziś czcić Go nie chcą, gdy jeszcze łaska jest osiągalna, będą Go kiedyś na sądzie musieli czcić, co widzimy na przykład też zapowiedziany Filipian 2 rozdział. Filipian 2 rozdział 9:11. Dlatego też Bóg wielce wywyższył Go i obdarzył Go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginęło się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Czyli jednoznacznie widzimy, ci jednak, którzy zostali ożywieni przez Ojca i Syna, nie podpadną sądowi, lecz przejdą ze śmierci w życie. Mamy o tym przecież powiedziane w 3 rozdziale, 18 werset Ewangelii Jana, że kto wierzy w Syna, ma życie wieczne i nie będzie sądzony. Jakże jednak wierzący przejdą w to życie? Odpowiedź widzimy w 25 wersecie. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że idzie godzina i teraz jest, gdy umarli, to znaczy duchowo umarli w występkach i grzechu, usłyszą głos Syna Bożego, a którzy usłyszą, żyć będą. Nie zmartwychwstanie, lecz duchowe życie otrzymają. Godzina ta nadeszła już wówczas i trwa do końca czasów łaski. Ze względu jednak na wszystkich, którzy są nieposłuszni Synowi i nie chcą słuchać głosu Jego, Ojciec dał mu także moc sądzenia. I tutaj Pan Jezus mówi, nie dziwujcie się temu, nie dziwcie się temu. Mówi Pan Jezus, bo przyjdzie godzina, w której wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Jego. To znaczy wszyscy umarli, nie tylko duchowo umarli, jak w wersecie 25. I wyjdą ci, którzy dobrze czynili na powstanie życia, ale ci, którzy źle czynili na powstanie sądu. To mamy w wersetach 28-29, 5 rozdziału Ewangelii Jana. Istnieje więc powstanie do życia dla tych, którzy ożywieni zostali przed sądem i powstanie na sąd dla wszystkich innych. Są także takie zarzuty, że miejsce to omawia dwie klasy ludzi w dwojaki ich koniec. Za daleko się jednak posuwamy, mówiąc też o dwóch odmianach zmartwychwstania. Czy wyrażenie godzina nie wskazuje raczej na to, że zmartwychwstanie obydwu grup ludzi nastąpi w jednym czasie? Można się słusznie dziwić, że zarzut ten w ogóle ma jakichkolwiek zwolenników. Pan Jezus przecież powiada, przyjdzie godzina, w której wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Jego i wyjdą. Lecz bezpośrednio przed tym powiedział, idzie godzina i teraz jest, gdy umarli usłyszą głos Syna Bożego, a którzy usłyszą, żyć będą. Widzimy, że ta ostatnia godzina trwała ponad 1900 lat. Dlaczego godzina, o której jest mowa w 28 wersecie, nie mogłaby trwać 1000 lub więcej lat? Słowo godzina oznacza często w Piśmie Świętym okres, liczący setki lat. Tak i Jan powiada na przykład. Dzieci, oto ostatnia godzina w liście Jana. Rzecz stanie się jasną, gdy będziemy traktowali to miejsce w związku z wszystkimi innymi miejscami. Zatem, powtarzając, pogląd, że istnieje tylko jedno, jedyne zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych, nie może się utrzymać przy dokładnym badaniu Pisma Świętego. To musimy mieć co do tego jasność. Boskie słowa wskazują jasno i dokładnie, że będą dwa zmartwychwstania, które nastąpią w różnych czasach. Zmartwychwstanie sprawiedliwych
i odrębne, oddzielne zmartwychwstanie bezbożnych, zmartwychwstanie do życia, zwane także pierwszym zmartwychwstaniem, i odrębne od niego zmartwychwstanie na sąd, czyli pozostałych zmarłych. I to widzieliśmy właśnie w Ewangelii Jana, 5 rozdział, 29 werset, i w Objawieniu, 20 rozdziale. Co się zaś tyczy zmarłych mających zmartwychwstać, istnieją także tylko dwie klasy, dwie grupy: sprawiedliwi i bezbożni, albo inaczej tacy, którzy do żywota, i tacy, którzy na sąd powstaną. Sprawiedliwi zmartwychwstaną za nadejściem Pana, w ogólnym znaczeniu słowa, bez rozróżniania przyjścia Jego albo dla Kościoła, albo dla Izraela. Będzie to pierwsze zmartwychwstanie. Bezbożni zaś, po skończeniu się tysiącletnich rządów Chrystusa, wzbudzeni zostaną ze swoich grobów, i będzie to drugie zmartwychwstanie, czyli zmartwychwstanie pozostałych zmarłych. I jak widzieliśmy wyraźnie, ponad wszelką wątpliwość, zauważyliśmy przedtem, że w pierwszym zmartwychwstaniu można rozróżnić rozmaite okresy, lecz nie zmienia to wcale tego, że jest to pierwsze zmartwychwstanie odrębne od drugiego zmartwychwstania. Czyli jest to bardzo ważne, żebyśmy się tego, co Słowo Boże nas tutaj poucza, trzymali, dlatego że to są ważne kwestie. Są dwa zmartwychwstania i teraz od Ciebie zależy, w którym Ty zmartwychwstaniu weźmiesz udział. Jeśli teraz, będąc umarłym w grzechach i upadkach swoich, nie zwrócisz się do Boga, żeby Cię ratował na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa, to nie dostąpisz pierwszego zmartwychwstania, tylko będziesz w drugim zmartwychwstaniu, czyli na sąd. Więc jeśli uznasz się, że jesteś grzesznikiem, który umarł w upadkach i grzechach swoich, i że jesteś po prostu bez Boga, bez szans, i może tylko Pan Jezus Chrystus Cię uratować. Tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Więc uwierz Pana Jezusa Chrystusa, będziesz zbawiony. Jeśli uwierzysz Pana Jezusa Chrystusa, to będziesz zbawiony, i wtedy nastanie coś takiego, co możemy powiedzieć, że jest narodzeniem na nowo, bo Bóg narodzi Cię na nowo. Byłeś umarły, jesteś umarły, ale jeśli uwierzysz Pana Jezusa, będziesz narodzony na nowo i będziesz miał nowe życie. I teraz w tym momencie, gdy ktoś ma nowe życie, już ten człowiek jest po prostu żywy na wieki, choćby i umarł, żyć będzie, tak Pan Jezus powiedział. Więc jednoznacznie uwierz Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Więc dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do czytania Słowa Bożego, Biblii. Jeśli ktoś nie ma Nowego Testamentu, zachęcam do zaopatrzenia się weń u mnie. Tutaj można do mnie napisać SMS-a 739089088, e-maila czytaj.biblie@onet.pl albo na adres stacjonarny czytaj@biblie/31-63500 Ostrzeszów. Serdecznie zapraszam. Z Bogiem. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i Twój dom, będziesz zbawiony. Ty i Twój dom, będziesz zbawiony. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i Twój dom, będziesz zbawiony. Ty i Twój dom, będziesz zbawiony. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Ty i Twój dom, będziesz zbawiony.
Serdecznie Państwa witam. Dzisiaj trochę nietypowo, bo chcę zachęcić Was do zaopatrzenia się w takie kalendarzyki. I one są u mnie bezpłatnie dostępne. Pierwsza rzecz to jest tutaj z tej strony werset Jana, 3 rozdział, 16 werset. On mówi tak: albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jedynego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Czyli jednoznacznie widzimy, że słowo to przekonuje tego człowieka, który dostanie taki kalendarzyk, że Bóg go miłuje i że za niego został dany Syn Boży i każdy, kto wierzy w Pana Jezusa, nie zginie, ale ma życie wieczne. Czyli, że zbawienie jest nieutracalne i pewne, dlatego, że ono jest w Synu, w Panu Jezusie Chrystusie. Z drugiej strony jest temat przewodni w tym roku, czyli pewność. I ta pewność jest oparta na tych faktach, które tu są przedstawione z Ewangelii Jana 5, rozdział 24, werset, z Rzymian 3, 23, z Rzymian 2, 2, z Rzymian 5, 8, z 1 Piotra 1, 21. Pan Jezus mówi: kto słucha słowa mojego i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do życia. Czyli widzimy jednoznacznie tutaj zapewnienie Pana Jezusa, że każdy, kto słucha słów Pana Jezusa i wierzy temu, który posłał Pana Jezusa, czyli Bogu Ojcu, ma już życie wieczne. Czyli wystarczy, że się uwierzy Jezusowi, uwierzy się w Pana Jezusa Chrystusa i zna się Go właśnie wtedy już jako swojego Zbawiciela, który obdarowuje taką osobę życiem wiecznym, czyli nieutracalnym zbawieniem. Nie ma możliwości utracić takiego zbawienia, które jest darowane przez Pana Jezusa Chrystusa na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa dokonanej na krzyżu Golgoty. Jest tutaj bardzo ciekawe zapewnienie: i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do życia. Czyli nie stanie taki człowiek, który uwierzył Panu Jezusowi Chrystusowi, na sądzie. Czyli można by powiedzieć, że nawet jeśli ktoś chciałby go wrzucić do piekła i skazać za jego grzechy na piekło, to nie będzie jak, bo on nie stanie na sądzie. Nie ma takiej opcji, nie ma w ogóle takiej możliwości, żeby taki człowiek trafił na rozprawę sądową. A przecież rozprawa sądowa jest konieczna, żeby na sądzie ostatecznym takiego człowieka skazać na karę piekła. Ale nie będzie takiej rozprawy w jego przypadku. I kolejny fragment: gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Czyli ten fragment przekonuje nas o tym, że wszyscy zgrzeszyli. Nie jest tak, że ci ludzie, którzy są zbawieni, są jacyś lepsi czy jakoś świętsi. Nie, wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Ale na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa największy nawet podlec, największy nawet grzesznik może stać się usprawiedliwionym bezbożnikiem. I taki usprawiedliwiony bezbożnik jest raz na zawsze zbawiony, nieutracalnie zbawiony, bo życie wieczne jest po prostu wieczne właśnie dlatego, że się nigdy nie kończy. I bo wiemy, że sąd Boży słusznie spada na tych, którzy takie rzeczy czynią. Czyli widzimy, jest wspomniany sąd Boży. Nie jest to tak, że nie ma sądu Bożego, ale ten cały sąd Boży spadł na Pana Jezusa Chrystusa. W przypadku osoby wierzącej jest to wystarczające zapewnienie, że kto wierzy w Pana Jezusa, ma życie wieczne, bo cały sąd należny grzesznikowi, cały sąd należny mi spadł na Pana Jezusa i dlatego ja jestem wolny od potępienia, jestem wolny, nawet nie stanę na sądzie. Dalej: kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Czyli widzimy wyraźnie, że kiedy jeszcze byłem grzesznikiem, kiedy jeszcze byłem daleko od Boga, już wtedy Bóg dał swojego Syna, Chrystusa Jezusa, aby Chrystus Jezus za mnie umarł. Jest to zastępstwo. Pan Jezus zastąpił mnie na miejscu kary. Uwierzyliście w Boga, który go wzbudził z martwych i dał mu chwałę, tak iż wiara wasza i nadzieja są w Bogu. Czyli ona się, ta moja nadzieja, pewność życia wiecznego, nie opiera na mnie,
na moich uczynkach, tylko opiera się na doskonałej ofierze Pana Jezusa Chrystusa. I tak wygląda ten kalendarzyk właśnie z tej strony, gdzie te wersety są. Taki ładny motylek, który reprezentuje narodzenie na nowo, a z tyłu jest po prostu kalendarzyk, który jest na każdy dzień. Na dole macie Państwo mój adres, czyli kanału, tak? Czyli można powiedzieć, że jest to od razu, jeżeli chcielibyście, żeby inni ludzie mogli do mnie napisać, to też ten kalendarzyk jest takim punktem, który może pomóc zapamiętać ten adres, który jest potrzebny, żeby można się skontaktować w sprawie właśnie otrzymania czy to Nowego Testamentu, czy też jakiejkolwiek innej korespondencji. Ten drugi kalendarz, do którego zachęcam, ma takie miejsca biblijne. Pierwsze miejsce biblijne: albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego jedynego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To jest Ewangelii Jana, 3 rozdział, 16 werset. Już o tym wersecie mówiliśmy. On tu nas zapewnia, że Bóg miłuje każdego człowieka bez wyjątku i bez różnicy. I swojego Syna jedynego dał za każdego grzesznika, aby każdy, kto w Jezusa wierzy, miał życie wieczne, nie zginął, nie poszedł na potępienie. I to jest bardzo mocny fragment, który jednoznacznie pokazuje, że zbawienie jest darmo z łaski na podstawie wiary w Pana Jezusa Chrystusa i że zbawienie jest nieutracalne, nie da się go zarobić i nie da się go stracić. Kolejny fragment ze Słowa Bożego w tym kalendarzu jest takiej postaci. Czyli widzimy, że jest to 2 Koryntian 8:9. Znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla was ubogim, abyście ubóstwem Jego ubogaceni zostali. Czyli ten fragment jednoznacznie pokazuje nam, że Pan Jezus Chrystus, który wszystko posiadał, bo jest Panem Panów i Królem Królów, który mieszka w światłości niedostępnej i On od zawsze jest Bogiem, odwiecznym Synem Bożym i nie było momentu, kiedy nie było Syna, bo też nie było momentu, kiedy nie było Ojca. Kto nie ma Syna, nie ma Ojca. Kto nie ma Ojca, nie ma Syna. Aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który Go posłał. I znacie łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa. Łaskę może udzielić tylko jedynie Bóg. I Pan Jezus Chrystus jest jedynym prawdziwym Bogiem i On udziela łaski. Że będąc bogatym, bo jest On tym, który posiada wszystko. Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia, świat i ci, którzy na nim mieszkają. I On będąc bogatym stał się dla nas ubogim, przyjął postać sługi, stał się podobny grzesznym ludziom, stał się człowiekiem, bo jest powiedziane człowiek, Chrystus, Jezus, więc w pełni człowiekiem, tyle że bez grzechu, bo człowiek plus grzech to my, a Chrystus to po prostu człowiek bez grzechu, czyli człowiek, bo człowieczeństwo nie zawiera w sobie grzechu. I Pan Jezus Chrystus, będąc bogatym, stał się dla nas ubogim, przyjął postać sługi, stał się podobny ludziom, okazawszy się z postawy człowiekiem, tak mówi Filipian 2 rozdział. Abyście ubóstwem Jego ubogaceni zostali. Czyli kiedy Pan Jezus złożył doskonałą ofiarę na krzyżu Golgoty, to wtedy to Jego ubóstwo, czyli to takie maksymalne poniżenie, uczynienie się tak małym jak robak albo jeszcze mniej, to stało się podstawą tego, żebyśmy mieli wieczne zbawienie. Kolejny fragment jest z marca. Marzec. I tutaj mamy fragment z 1 listu Jana, 3 rozdział, 16 werset. Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje. Czyli jednoznacznie widzimy, że po tym poznaliśmy miłość, że Pan Jezus Chrystus oddał za nas życie swoje. To jest właśnie prawdziwa miłość, że Pan Jezus nie musiał za nas oddawać życia, ale Pan Jezus Chrystus oddał za nas życie. I kolejny fragment jest z kwietnia. Jest tutaj taki ładny, mały niedźwiadek. I jeszcze piękniejszy niż niedźwiadek jest werset biblijny, który jest tutaj z Rzymian
trzeci rozdział, 12 werset. Nie masz, kto by czynił dobrze. Nie masz ani jednego. Czyli jest tutaj pokazane, że każdy z nas na własną drogę zboczył. Każdy z nas stał się po prostu tym, który idzie za własnymi pragnieniami, które są grzeszne, i każdy poszedł na swoją drogę. Nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego. Grobem otwartym jest nasze gardło i to jest po prostu katastrofa, jacy jesteśmy. Kolejne miejsce jest z takim ładnym ptakiem na miesiąc maj. I tutaj widzimy, że to jest Ewangelia Łukasza, 19 rozdział, 10 werset. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Czyli widzimy jednoznacznie, jest tutaj werset odwołujący się do tego, że Pan Jezus Chrystus przyszedł na ziemię i przyszedł po to, żeby nas ratować, aby tych, którzy zginęli, czyli każdy, kto na własną drogę zboczył, żeby tych ludzi uratować, żeby tych ludzi uratować na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa. Kolejny miesiąc to jest czerwiec. I w czerwcu mamy z kolei takie ładne miejsce biblijne, które jest z 1 Tymoteusza, 2 rozdział, 5 i 6 werset. Jeden jest Bóg. Jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Czyli mamy jednoznacznie, jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich. Jednoznacznie widzimy, że Pan Jezus Chrystus złożył siebie jako okup za wszystkich. Czyli bez różnicy i bez wyjątku każdy jeden ma wolność, aby przyjść do Boga, bo Bóg już za ciebie złożył okup. Już możesz przyjść i ratować się spośród tego złego i przewrotnego rodu. I jeden jest Bóg, czyli nie ma więcej niż jednego Boga. I tylko jest jedna droga do Boga przez Pana Jezusa Chrystusa, który jest pośrednikiem. Jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi. I tu jest wyraźnie to, co już wcześniej mówiłem, zasygnalizowane i wskazane. Człowiek Chrystus Jezus. Jezus Chrystus, Chrystus Jezus jest człowiekiem. I Pan Jezus siebie samego złożył jako okup za wszystkich. Czyli nie jest tak, że ktoś go do tego przymuszał. On sam podjął suwerenną i wolną decyzję. Kolejny miesiąc jest takim żółwikiem, czyli miesiąc lipiec, 1 Jana, 1 rozdział, 7 werset. Krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Czyli widzimy tutaj jednoznacznie wskazane na to, że Pan Jezus Chrystus, który przelał swoją krew, bo bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia, to Pan Jezus Chrystus oczyszcza tych, którzy są zbawieni swoją krwią od wszelkiego grzechu. Nawet jeżeli się zdarzy upadek, to ten upadek jest oczyszczony krwią Pana Jezusa Chrystusa. Tak więc, jeśli ktoś uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa, jego grzechy przeszłe, teraźniejsze i przyszłe są oczyszczone właśnie tą krwią Pana Jezusa Chrystusa. I też ta krew ma moc oczyszczać od tego, żeby te wszystkie grzechy po prostu nie pojawiały się później w życiu wierzącego. Kolejne miejsce jest oparte na Słowie Bożym na sierpień. Czyli widzimy, tutaj jest Rzymian, 5 rozdział, 1 werset. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czyli jest coś, czego świat nie ma. Świat nie może dać pokoju, tylko Bóg może dać pokój. I podstawą tego pokoju jest to, że Bóg uczynił nas sprawiedliwymi, uznał nas za usprawiedliwionych z wiary. Czyli jeżeli ktoś uwierzy w Pana Jezusa, to jest usprawiedliwiony z wiary i ma pokój z Bogiem. Czyli przestał mieć stan wojny i zaczął mieć stan pokoju. To jest dopiero dostępne po uwierzeniu w Pana Jezusa. Czyli w wyniku tego, że uwierzysz w Pana Jezusa Chrystusa,
staniesz się w oczach Bożych sprawiedliwy, bo cała sprawiedliwość Chrystusa zostanie Tobie przypisana, a cała grzeszność Twoja została włożona wtedy w 3 godzinach ciemności na Pana Jezusa. On poniósł sąd za Ciebie. I pokój z Bogiem, wtedy Pan Jezus staje się takim jak gdyby dzieckiem pokoju, które powoduje, że jeżeli jest faktycznie zawarty pokój na podstawie tego, że Pan Jezus Chrystus umarł za nas, to mamy pokój, koniec wojny z Bogiem. I Pan nasz Jezus Chrystus. Kolejne miejsce to jest wrzesień. Na wrzesień jest taki śliczny werset. I tutaj widzimy, Pan Jezus powiedział: ja jestem droga i prawda i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Jest to fragment z Ewangelii Jana, 14 rozdział, 6 werset. Wyraźnie jest tu wskazane, że tylko i wyłącznie Pan Jezus Chrystus jest drogą do Boga i prawdą i życiem. I nikt nie przychodzi do Ojca. Nikt nie jest w stanie przyjść do Ojca. Tylko przez Pana Jezusa jest to możliwe. Nie ma innej drogi. Nie znajdziesz jej gdzie indziej. Tylko Jezus umarł za Ciebie, za Twoje grzechy i tylko przez Pana Jezusa możesz dostać się do nieba, możesz dostać się do Boga. Kolejny miesiąc, październik, jest ilustrowany takimi ślicznymi górami. Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. I tu są podane 4 miejsca biblijne. Rzymian 14, 12 i Marka 1, 15. To 2 miejsca. Czyli są tutaj podane, połączone 2 fragmenty. Każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. Więc jeśli nie przyjmiesz zbawienia, jeśli nie przyjmiesz tego, że Pan Jezus umarł za Ciebie na krzyżu Golgoty, jeśli nie uwierzysz Jezusowi Chrystusowi, no więc wtedy zdasz sprawę przed Bogiem z tego, że tego nie uczyniłeś i czeka Cię żar ognia, który będzie trawił przeciwników. Natomiast jest to ważne, żeby się upamiętać i wierzyć Ewangelii. Upamiętanie albo uznanie się, albo pokuta, zależy którego przekładu używamy, to jest właśnie uznanie, że ja nie jestem święty. Bóg jest święty, a ja nie jestem święty, czyli nie jestem w stanie nic zrobić z własnych sił, żeby przyjść do Boga, bo Bóg jest święty, a ja nie jestem święty, więc wszystko, co ja robię, nie jest święte, a więc żeby być z Bogiem, musiałbym się stać święty, ale nie jestem. Dlatego jest konieczne, żeby Pan Jezus Chrystus umarł za moje grzechy i wtedy moja grzeszność jest przypisana Jezusowi Chrystusowi, a świętość Pana Jezusa Chrystusa jest przypisana mi. Albo inaczej, jestem wtedy już ukryty w Chrystusie i jestem tak święty jak Chrystus, bo Bóg patrzy na mnie tak jakby przez Chrystusa. I te 2 wersety właśnie o tym mówią, że mamy się uznać, że jesteśmy grzeszni i tylko w Bogu jest ratunek, a ten ratunek jest przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, przez Pana Jezusa. Listopad, z kolei taki śliczny wodospad. Ja jestem zmartwychwstanie i życie. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. To jest Ewangelii Jana 11:52. Jednoznacznie mamy tu wskazane ze słów Pana Jezusa, że Pan Jezus jest zmartwychwstaniem i życiem. Skoro uwierzyłeś Pana Jezusa, to masz gwarancję, że razem z Nim będziesz żył, choćbyś i umarł. Kto wierzy we mnie, choćby i umarł, żyć będzie. Nie masz co się przejmować śmiercią. Natomiast jeśli nie uwierzyłeś, to czeka Cię śmierć w jeziorze ognia. Bo pierwszy raz umarłeś już przez upadki i grzechy, w których chodziłeś według modły tego świata, a druga śmierć to jest jezioro ognia i siarki, gdzie człowiek, który tam trafi, będzie dręczony dniem i nocą na wieki wieków, na zawsze. I ostateczny werset. To jest werset, który mamy na grudzień, a w zasadzie 2 wersety. Rzymian 3:3 i Dzieje Apostolskie 16:31. Bo co z tego, że niektórzy nie uwierzyli? Czyż niewierność ich zniweczy wierność Bożą?
Wierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. Czyli widzimy dwa miejsca ze Słowa Bożego. Pierwsze mówi, no i co z tego, że inni dookoła ciebie nie wierzą? Ty uwierz. Zatem jeśli uwierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, będziesz zbawiony, raz na zawsze zbawiony, bo kto jest zbawiony, ten jest raz na zawsze zbawiony. Tak jak powiedziałem, te dwa typy kalendarzyków są u mnie bezpłatnie dostępne. Zachęcam do tego, żeby się w nie zaopatrzyć. Jak się zaopatrzyć? Proszę na numer telefonu 739-089-088 wysłać informację, na jaki adres mam wysłać te kalendarze. Ile sztuk sobie życzysz tych kalendarzy? Proszę, żebyś nie zamawiał ich za dużo, tak żeby się u ciebie kurzyły. Po prostu jeśli rozdasz tą pierwszą część, którą ci wyślę, zamówisz drugą partię. Nic się nie stanie, jak troszkę później dostaniesz drugą część. Bo jest to po prostu ważne, żeby to się u ciebie nie kurzyło. Są takie osoby, które potrafią dużo kalendarzy rozdać w krótkim czasie. Ja sam taki jestem i sam taki byłem już od 30 lat. I nie było dla mnie problemem, ile pudełek, ile setek, ile tysięcy. Po prostu się rozdawało i się rozdało. Natomiast są też osoby takie, które są bardziej oporne w rozdawaniu i na przykład rozdanie dwóch egzemplarzy stanowi dla nich już dużą barierę. I też trzeba to uszanować i trzeba znać siebie. Jeżeli jesteś taką osobą, która jest w stanie rozdać maksymalnie trzy kalendarze, no to napisz, że chcesz trzy. Jeżeli chcesz pięć, nie ma problemu. Tak jak mówiłem, podstawową wielokrotnością jest 10 kalendarzy takich, albo 20-30 takich, może 50 takich, tak? Czyli te się rozdaje od ręki masowo, można je włożyć w ulotkę, a te drugie rozdaje się też oddzielnie. I zachęcam do kontaktu, czyli na ten numer 739-089-088 podaj adres, na jaki można i należy wysłać tą przesyłkę z kalendarzami. Podaj tam dokładnie też, ile chcesz i jakiego typu kalendarzy. I bardzo ważne, jest potrzebne imię, nazwisko osoby odbierającej, ulica, adres z numerem i kod pocztowy i miejscowość i telefon. Formularz, ja korzystam z InPostu. Formularz zawiera też pole na e-mail. To nie jest problem, bo ja najczęściej wpisuję swój e-mail. Jeśli wolisz dostać powiadomienie na twojego e-maila, to wtedy tego e-maila podaj. Telefonu nie przeskoczę, musi być telefon twój, bo jak ja wpisuję swój, to coś tam wyskakuje, błąd w systemie, nie da się tego przejść. I też jest bardzo ważne, jeśli masz paczkomat w swojej okolicy, możesz podać mi, do którego paczkomatu wolisz otrzymać. To jest wtedy być może sprawniej niż czekać na kuriera i się z nim rozmijać. Serdecznie Państwu dziękuję za uwagę, zachęcam do zamawiania tych kalendarzy, ale przede wszystkim zachęcam do uwierzenia Panu Jezusowi Chrystusowi, bo bez uwierzenia Panu Jezusowi Chrystusowi idziesz na wieczne zginienie do jeziora ognia i siarki. I teraz jeszcze na zakończenie podaję mój numer telefonu, gdybyś miał pytanie, 739-089-088. 739-089-088 albo, jeżeli powiem inaczej ten numer, 739-089-088. Adres stacjonarny, czytaj Biblię, skrytka 31, 63 500 Ostrzeszów. I jeszcze e-mail. czytaj.biblię, tak zwana małpa, onet.pl. Zatem dziękuję Państwu za uwagę i spokiem. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednego dał, aby
że syna swego jednego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale żywot wieczny miał. Kto wierzy w syna, ma żywot wieczny, żywot wieczny ma. Kto zaś nie wierzy synowi, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży nad nim. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednego dał. Każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale żywot wieczny miał. Kto wierzy w syna, ma żywot wieczny, żywot wieczny ma. Kto zaś nie wierzy synowi, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży nad nim. A bowiem tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale żywot wieczny miał. Aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale żywot wieczny miał. Bóg tak.